Peaceful Warrior. Taki jest tytuł filmu, który dzisiaj obejrzałem. Jest z 2006 roku. W reżyserii Wiktory Salva. W głównych rolach zagrali Scott Mihlowicz i Nick Nolte. Moim zdaniem ten film jest, zaskakuje mnie w nim mała jego popularność na świecie. No jest to film uniwersalny, mówiący o wartościach uniwersalnych. Ja bym go porównywał nawet ze Skazanymi na Shawshank Redemption. Dlaczego? To znaczy nie ma takiego rozmachu produkcyjnego ten film, takiego budżetu pewnie jak Shawshank Redemption, ale wartości w nim, jakie są w nim poruszane, są, myślę, że nawet głębiej jest ten film, te wartości bardziej poruszane i chyba lepiej. Takie jest moje odczucie. Film jest adaptacją książki Dana Millmana pod tytułem Droga miłującego pokój wojownika. I opowiada w zasadzie, jest to książka autobiograficzna, czyli opowiada ona i film również o tym, o Danie Millmanie, który był gimnastykiem, który trenował chyba Uniwersytet Berkeley, czyli ten sam uniwersytet w Kalifornii, w którym wykładał albo był zatrudniony Czesław Miłosz i wykładał tam chyba literaturę słowiańską, czy tam języki słowiańskie, chyba to o tym się tam zajmował. No i w sumie chyba nie do końca był szczęśliwy wtedy w tej Kalifornii, bo pisał wtedy listy do samego siebie. No był tam potężnie osamotniony. No, taki może taki wątek poboczny, ale wracając do samego filmu. No i on tutaj chyba studiuje w tej uczelni Berkeley, jest gimnastykiem, trenuje, chodzi na treningi, jest świetnie wysportowany. Nie ma problemu, żeby noc spędzać z kimś innym niż tylko samemu. I nie chodzi tutaj o płeć męską. Co jeszcze w tym? No i co? No, przygotowuje się do zawodu, chce wziąć udział w olimpiadzie. Tak to wygląda. Chodzi na treningi i któregoś tam dnia na stacji benzynowej spotyka starszego faceta granego przez Nicka Nolte. Ta postać nazywa się Sokrates. Myślę, że to jest wymyślona ta postać Sokrates, że w rzeczywistości Dan Millman nikogo takiego nie spotkał, ale ta postać go uczy po prostu zrozumienia świata i o co w tym świecie chodzi, w życiu chodzi, kim się jest, do czego się zmierza. No i tam dużo, wiele fajnych takich jest rzeczy naprawdę bardzo wartościowych w tym filmie. No, na przykład chociażby to, że zabiera go, chciałem cię zabrać w jakieś miejsce tam już w dalszej części filmu właśnie. Nick Nolte zabiera tego Scotta Mihlowicza. No i idą 3 godziny po tych tam wzgórzach płażą. W końcu gdzieś co mówi, że to tutaj. No, jak to tutaj? No to tutaj. No a co tutaj nadzwyczajnego jest? No i właśnie tutaj to polega na tym odkryciu, żeby cały czas chodzi o odkrywanie tego świata, że tak naprawdę nie ma takiego jakiegoś miejsca, które można znaleźć, że no, nie wiadomo, kiedyś na nie trafi, można iść i w pewnym momencie będzie. No i w tym jeszcze w tej scenie jest, że on mówi, to teraz ten, to jest to miejsce i on się pyta, czy to ten kwiatek, nie. No to pyta się, czy to ten kamień, tak, to ten kamień tam podnosi. W tym kamieniu nie było nic nadzwyczajnego, ale właśnie o to chodzi, żeby nie odkrywać czegoś, szukać czegoś wyjątkowego, nastawiać się na jakąś wyjątkowość, bo wyjątkowość jest pewnie w każdym miejscu. To takie było przesłanie z tej sceny. Jest wiele innych takich scen, gdzie są takie właśnie tego typu przesłania. I dlatego ten film jest bardzo uniwersalny. I dlatego warto go obejrzeć. No tutaj też jest jakaś taka, jest fabuła w tym filmie, bo jest przedstawiona historia tego Dana, tego chłopaka, który ćwiczy, później gdzieś się ten świat jego załamuje, bo w wypadku drogowym jedzie na motocyklu, wpada na czerwonym świetle na samochód, no i łamie tą kość udową, chyba prawą, lewą. W kilku miejscach później stawiają mu jakiś pręt i w zasadzie jego kariera jest jak gdyby jego gimnastyka skończona. No ale on postanawia, że będzie ćwiczył, będzie dawał z siebie wszystko, żeby dojść i pojechać na Mistrzostwa Ameryki, a później, żeby dostać klasyfikację na Igrzyska Olimpijskie.
Oczywiście ta ostatnia strona to są jakieś tam Mistrzostwa Ameryki, ten Uniwersytet Berkeley, niebieskie trykoty. No i to tutaj to takie amerykańskie takie zakończenie, że, tam, że musi być pozytywnie, musi być super jest. A w ogóle Ameryka górą ćwiczy na tej amerykańskiej, na tle amerykańskiej flagi. No. No to trochę takie za słabe to zakończenie, ale tutaj nie ma co zwracać na to uwagi. Fajne są w ogóle wszystko, dużo tych właśnie tych scen z tymi. Tam jest dużo odniesienia do buddyzmu, a właśnie, że ten Nick Nolte pyta się, gdzie jesteś, nie? Jestem tutaj. Kiedy jesteś? Jestem teraz. No i to jest fajne, ten, fajne, fajne takie ten pokazanie tego. Do filmu naprawdę zapraszam, to jest film moim zdaniem niedoceniony. Przez szerszą publiczność, bo prawdopodobnie ludzie, którzy go widzieli, albo czy to może ci krytycy, to widzą w nim naprawdę dużą wartość. No to zachęcam w ogóle do obejrzenia tego filmu i propagowania go i opowiadania o tym filmie innym osobom i wyciągania dla siebie pozytywnych wniosków z tego filmu, tak jak właśnie w tym w Shawshank Redemption to mogła imponować właśnie ta cierpliwość tego Dufresne'a i ten, ta siła, ten spokój jego, który miał w sobie, godzenie się z losem, akceptacja wszystkiego, co przynosi życie. Tak właśnie w tym filmie jest jeszcze trochę jeszcze tego więcej, oprócz właśnie tych rzeczy. Fajnie zagrał tutaj Nick Nolte. To moim zdaniem jest to tutaj, jest to jeden z lepszych amerykańskich aktorów, to znaczy na pewno taki, który mi się podoba. To na pewno, bo zarówno Cienka Czerwona Linia, bardzo mi się to podobało, jak i właśnie w tym filmie tutaj takiego nauczyciela mentora tutaj zagrał. Nie wiem, no to dla mnie to trochę jest nieporozumieniem, że ten film nie dostał tam żadnych Oscarów czy jakichś tam innych nagród. Może powinien być bardziej taki dosłowny, bardziej z takim rozmachem i taki bardziej, no nie wiem, z ujęciami z kamer mocniejszy, to nie rozumiem tego do końca, dlaczego tak się nie dzieje, no ale festiwale rządzą się swoimi prawami, jak również te nagrody Akademii Amerykańskiej Filmowej. Zapraszam do oglądania filmu i jego rozpropagowywania. Pozdrawiam, trzymajcie się.